Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Kidawaj City Stories. I tak, pierwsze co zrobimy w dzisiejszym dniu, to sobie jakiś może tutaj interes zrobimy. Co wy na to? Ogólnie by nam się takie coś przydało i pomiędzy odcinkami chcę właśnie całą... Gdzie to jest ten... mapa. Całą... tutaj tą część bym chciał właśnie pozabierać, żebyśmy mogli robić dalej. I bym chciał niektórych w ogóle tutaj... tak. No, znisz to. Aha. Zawalnąłem teraz tak. It's over. Okay, it's broken. Yes, it does cause death. Have a nice death. No, gini, chłopie. Ah, another fight, another victim. Come on, dick clog. Hey, stiff. No, gdzie jeszcze jesteście? Gini. I gini. Dobra, oni są easy, jak szczerze mówiąc. Okej, wszyscy. Jeszcze tam. Muszę tutaj porozwalać to wszystko. Bo tutaj są narkotyki. A ja bym nie chciał, żeby były w mojej tutaj rejonie narkotyki, tylko lepsze jakieś bary. Więc no cóż. Atak ukończony. Teraz możesz rozbudować budynki kierunku handlu narkotykami. O. No to jest ciekawe. Mówicie, że to będę mógł to. No dobra, niech będą duży interes za 13 tysięcy. Miejmy nadzieję, że nam się to zwróci raz, dwa. Ja se może teraz podjadę do Lensa po misję. No dobra, zobaczmy, co tam u Brakola jest. Ogólnie ja se może zmienię broń na tą, bo znając go, to będzie pełno tutaj kłopotów. Hey Vic, like the new threads? Terrified. No teraz wygląda normalnie. I need to use the phone. Yeah. Thanks for the coke, Martinez. Now you know how it feels to get fucked. Oh, you fucked us both, Vic. That coke you ripped off belonged to the Mendez brothers. I was just the shepherd. Now we're all on their shit list, and the only way off is in a fucking bag. I'm turning states. I'm gonna ruin you, your brother, Mendez, everyone. Happy holidays. Lance, you useless degenerate asshole. No to mam przesrane. We don't have to worry about a thing. What? No, jest inferno, skurde, od Lensa. We can pay off the feds and handle anything the Mendez brothers throw at us. Listen, I got a buyer. Let's go. Już kupca ma. Aż się boję. Tak szczerze. No dobra, skoczyłem tego kupca. Widzimy się już. No bo dobra. No dużo będą gadać, więc też nie ma co przewijać. No to też niedaleko, więc... Dobra, jesteśmy już przy tym, więc zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie. W praniu. Hey, Spitz! You looking for inspiration? I got all you need. All I need, huh? A stuntman's what I need. We've got to wrap this scene before the mall opens. Vic can handle your stunts. Meanwhile, you and I can talk snow business. Aha, czyli musimy tylko zabijać. Oops. Hey, you're gonna die. You want a piece of me? Come on, asshole.
No dobra, szybko to załatwiamy. Raz, dwa, to jest. No dobra, szybko to nam pójdzie. Ale tu epicko szalałem tylko cyk, 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 cyk. Aha, tu my nagrywamy ten film, tak? W scenie, że zombie... Zombies, look hungrier! Dobra. Gdzie tutaj jesteś? Dobra, dawajcie. Nie mogą się dostać, tak? Dobra, no to katanum, to jest raz, dwa. Nie ma tak problemu. Normalnie film nagrywamy na temat zombiaków. Wow. Gincie. No patrzcie. Ten zombie mi tutaj się dostanie? Już myślałem. Patrzcie no. Już byłem pewny, że kurde za chwilę mi tutaj wejdzie któryś. Dobra, mamy nagrane. I am my brother's keeper. We got the deal. We're made for life. Let's go pick up the yayo. Aha. Zabez Blensa do jego apartamentu. Dobra, dobra. Bierzemy inną furę. Bo ja się źle zrespiła. I mamy Lipton w kaszy. Mgrzczanej. Dawaj mi tego tutaj. Co to jest? Bista Compact. Może być. Taka trochę kiepska, no ale. Nie jest za szybka. Ale w miarę. W miarę taki pojazd. Dobra, więc. No trochę wcześniej pogubiłem się, jeżeli chodzi właśnie o przejazd tutaj. Bo wystarczyło tylko. Praktycznie w prawo pojechać, a nie w lewo. Nie wiem czemu w ogóle patrzyłem, że w prawo mam jechać. Czy wróć się, wyjeżdżałem to w prawo miałem pojechać, a nie w lewo. A pojechałem w lewo jak zwykle pod górkę. Więc no, tak często tak jest właśnie. O, fajnie drifty lecą. Dobra, ale trzeba będzie coś lepszego wziąć za chwilę. Bo tak to daleko nie zajedziemy, a tutaj wystarczy tylko na wprost praktycznie nawet jechać. Nie trzeba jakoś super elegancko skręcać albo coś. To wszystko mamy na wprost. Dobra, widzimy się już przy mieszkaniu Lensa. Dobra, zobaczmy co tutaj wykombinowali. Mom! Hey, we're rich! Gdzie jest matka? Where is she? Ah, never mind, man. Just get the yayo. Yeah, it's in the spare room. A tam matka nafuchana. Oh, shit! What? It's gone! What? And my jak? Stuff is gone, too! Oh, Mom! Lance! Ain't that a bitch?
I can't believe she took our coke! Yeah. So what do we do now, moron? Wait, wait. Let me think. I know we can make it right. We'll just, we'll explain things to the Mendez brothers, you know. Oh, yeah, 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 I'm sure. And between chopping us up and feeding us to their dogs, they'll be very understanding. Mm-hmm. Lance, if we get out of this, I'm gonna kill you! Asshole! Będziemy mieć chyba przerąbane. Aj. I to tak sromotnie. Kurde, no, kiepsko. Kto to nas tutaj napisał? Aha, wypłata. Dobra. Wiecie co? Myślę, czy by od razu nie zrobić następnej misji u Lensa. Garniturek jest teraz dostępny w kryjówce. No dobra. Ja sam może tutaj tak kawałek odejdę i tutaj jest ammunition, więc może zobaczymy, czy nie ma kałacha na ten czas, bo póki co spic. Jeśli chcesz znaleźć kupca, wpadnij do Reni, do studia filmowego. O, no dobra. To będziemy mieć chyba nową misję u Reni. Ale jestem ciekaw właśnie, jakie mamy tutaj bronie. O, jest kałaszek. No i elegancko bierzemy jak najwięcej. Już mi nie stać na nic. O, snajperka 6000. Rakietnica? No i pancerz weźmiemy. O kurde. Wasted. Przypadek kliknąłem kółko. Nie, dobra. Tak. Chcę odzyskać. Dobra, mamy kałacha. To jest najważniejsze. Ale straciłem cały ten. No, jak to się nazywa? Cały. Kevlar. Cały. No ale cóż. Coś za coś. Dobra, dajcie mi tutaj wziąć tą miejscówkę tutaj. Ukraść. Bym chciał więcej zarabiać. Gdzie tu powinno być wejście, co nie? Jak się nie mylę. Dobra, to zanim weźmiemy jakąś misję u Lensa albo u kogoś tam, to ja sobie tutaj może to wezmę. Dobra, mamy tutaj rozpoczętą akcję. Akcję znicz. Dobra, szybko mamy to załatwione, więc wejdźmy do środka. Raz, dwa. Nie chcę tego. Patrz, bije mi, kurde. Chłopa, zamiast tutaj ogarnąć coś innego. Dobra. Możemy teraz interes jakiś tutaj ubić. Znaczy ubić. Kupić to w ogóle. Bałem się to kupić. Co, to gdzie ja tutaj muszę, pod to muszę wejść, tak? Nie? I co by tutaj zrobić? No może to weźmiemy. To jest takie w miarę dochodowe. Dobra, więc możemy. Ej, jak stąd wyjść? Tędy, dobra. Byśmy może teraz skoczyli gdzieś tutaj. Jakim cudem oni mnie załatwili od razu? What the hell? Dwa razy umarłem. To jest niepojęte. Dobra, ale za to mamy dzień, więc widzimy się już w kryjówce. Dobra, zobaczymy, co teraz nam przyniesie los. Fajny gangunek mam, co nie? A najważniejsze, że on już kałacha. We're fine. Really? Because I tell you something, we don't look fine. Well, let me tell you something, we are. Well, we look like a moron who just realized we just screwed up his entire family. Well, speak for your damn self. It's just business, baby. I think I sorted out everything. I am cool, man. I am relaxed as hell. Yeah. What are you talking about? The Mendez brothers, they don't want us dead anymore. No? No. They might want to hurt us a bit,
But kill us? No. Okay, so a pair of homicidal lunatics merely want to hurt me a bit, and I'm actually pleased about it. What have you gotten us into, you dumb shit? Bro, we cool. No problem. Oh, Lance. Jestem ciekaw, kto dzwoni. Yeah, it's the Don. What? You shitting me, right? No, i coś się stało. Damn. What? There might be a little problem. Jaki malutki problem? Stop yelling at me! It's not my fault! Yes, it is! If you hadn't stolen the Mendez's coke, they wouldn't be attacking all of my businesses. I'm sick and tired of you blaming me for everything. Now I'm gonna save your empire. You do what you want. Aha. Czy będą nam atakować właśnie Imperium? Co wszystkie moje interesy? Holy shit. Dopiero co... Co tu się obroniłem z tym? Ale widzę, że... Że zjebał po prostu. Więc może za dużo mam tych interesów w tym momencie. Dobra, biorą teraz we mnie. No. Kurde, prawie mi się nie udało. Pół Keblara mi się naniosł. Bro, what do you mean? We might have won the day here, but we probably got our asses whipped elsewhere. I'm sorry, man. Serio? Sorry, chłopie. Będziesz miał przerąbane całe życie. No, Melendez. Wydaje mi się, że mamy konflikt interesów. Musisz nas odwiedzić szybko. Dobra, gdzie my musimy... Aha, tutaj. Dobra, ale to może odwiedzimy go w następnym odcinku. W ogóle kałach się dobrze przydał. Da się tutaj ogarnąć tego kałach bardzo dobrze. Znaczy bardzo dobrze. Da się na tyle, żeby było ok. Tak... Dobra, no odwiedzimy go, ale to już w następnym odcinku, więc to było na tyle, kochani. Do usłyszenia w następnym. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu tam na dole. No i subie, jeżeli jesteś nowy. Trzymajcie się. Chaos.